Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Strachmanii 2020. Cieszymy się, że w nią jedziemy. Po ostatnim odcinku jesteśmy bardzo zadowoleni. Lecimy dalej. Dzień dobry, Kulfonku. Jej! Już możecie się pewnie domyślić, co niektórzy, że część z odcinków jest nagrywana w zapasie, tudzież dlatego też... W sensie nie, że w kole zapasowym, tylko na zapas. Na zapas, tak. I dlatego lecimy odcinek po odcinku, jeżeli chodzi o Trackmania 2020 w tym przypadku na przykład. I po ostatnim odcinku ta gra nam przypomniała, że nie lubimy Trackmania 2020. Znaczy się, ja nigdy nie zapomniałem tego, absolutnie. A ja przez chwilę nawet powiem ci, że stwierdziłem, że miałeś taką słabość. O Jezu, jaki ja jestem spocony, człowieku, mówię ci, ja chyba będę musiał przed następnym odcinkiem to zrobić sobie przerwę, pójść się napić i wywietrzać, bo to się tak nie da, ja tu zaraz zemdlę. Leżę 2 metry od mety. Ja w ogóle nie jestem w stanie tego pierwszego przeskoczyć, bo jak... Musisz uderzyć się w lewo. No właśnie, uderzam się w lewo i za każdym razem uderza mnie tak, że lecę pomiędzy dwie dziury. Aha. O, przeskoczyłem jednak, dobra, jest, przeskoczone. Tylko teraz pytanie, dlaczego leżysz przed metą i zastanawiam się bo po prostu... Bo za metę też jest taki sam wyskok jak na początku. Aha. Znaczy nie wiem, czy jest konieczny taki sam wyskok jak tutaj na początku, ale tak go chciałem zrobić i wyrzeczkowałem przed metą, po prostu. Dobrze. Ja kombinuję dalej, w sensie no zrestartowałem... Oj, będzie bardzo ciężkie do wykonania, szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia jak tam doskoczyć w ogóle. Gdzie? No do tej mety. No, tak jak i na początku. No właśnie tak nie bardzo, bo w ogóle... No czemu nie? Ja co, ty doskoczyłeś? Doskoczyłem, no. No to ja nie mogę tego uczynić. Bez żadnych problemów. Same końcówki zahaczyłem, tylko po lewej. A, same końcówki, dobra, no. Próbujemy. I wyleciałem. Dobra, jest, faktycznie też doleciałem. Gdzie też przejazd bez do pourywu, bo... Co ty? Po przeskoczeniu tych początków nie mogłem za cholerę wylądować i restartowałem od checkpointu. No to zobacz, jak ja mam czas. I kombinowałem, no. Ty mówisz, że... Taki prawidłowy. Taki w swoim stylu akurat. Dzięki, jesteś w porze. Dobra, czyli okej. Okay. Czyli jest tak, że trzeba faktycznie mega końcóweczki tego wyhaczać. No. Bo wydawało mi się, no, bo ja gdzieś tam, wiesz, w połowie starałem się uderzać i tak dalej, ale widzę, że to trzeba po prostu na turbo końcówkach tutaj. Jedź, jedź. O, pięknie, srebrny. No to nice. Srebrny. Jeszcze nie był dobry przejazd, ale... No nie, no 17 to jest rekord, więc wiesz. Trochę go tam pomotałem, ale pierwszy przeskok mi fajnie wyszedł, naprawdę no. tak mnie fajnie ustawiło, tylko że potem trochę spanikowałem, nie? I... No ja zobaczymy, jak mi wyjdzie teraz przejazd, bo... No i dupa. O końcówkę wyhaczam, ale jest po prostu beznadziejnie. No nie mogę tam doskoczyć, no kurde. Jeszcze te spadki FPS-ów u mnie na tej Trackmanii to jest coś wspaniałego w ogóle. Aha! To trzeba tak totalnie o końcówkę zahaczyć, tak totalnie, o ostatnie właśnie, milimetry. To właśnie kombinuje jeszcze jakieś ten, kąty inne... To chyba już nie ma znaczenia, najważniejsze jest po prostu, żeby to wyhaczyć o taki cypelusiek na samym końcu. Tak. To dopiero wtedy wchodzi. No. Aj. Chyba, że cię wcześniej podbije, to ci wtedy nie wychodzi. Tak, to prawda. No nie jest to idealny przeskok tego pierwszego, ale powiedzmy, że jadę na razie. No i na żuczka poleciałem, no. Do mety to sobie można na żuczka polecieć, no, ważne, żeby... Nie do mety, właśnie na początku. O, wyhamuj, dobra. Bardzo straciłem mocno prędkość w tym momencie i to pewnie nie będzie jakiś mega przejazd. Ja tu zakręty nawet, kurde, za ciasno biorę i mnie podbija. Może metę okej. Okay. Ajajaj, już zrzuczkowałem. A tak no, fajnie, z fajną prędkością mnie wyrzuciło. Było gorzej. Okej. Okay. Nie najgorzej, nawet bardzo nie najgorzej bym powiedział. Ja teraz tak już muszę pracować nad dobrym wylądowaniem, bo to jest jak już tu stracę prędkość na starcie, to już potem nie ma sensu zjechać. Bo na przykład... No, Dobra, jest! Nawet jakiś chyba medal zdobyłem, ale nawet nie patrzyłem jaki, bo zrestartowałem od razu, bo wiesz, no to do ciebie jeszcze mi trochę brakuje, więc... Po co mi taki przejazd, nie? Skoro mi do ciebie brakuje, no ja muszę być lepszy, więc wiesz... O, chyba moja żona otworzyła balkon, bo nawet powiało chłodem.
Czekaj, ja muszę wyłączyć ludków w ogóle. O, jak zupełnie wyłączę ludków, to teraz jadę, zobaczysz. Sam sobie zasłaniam, świetnie, mój... Cień mnie wyprzedza. A mnie właśnie mój cień zasłonił w tym momencie całą planszę. No i zrypałem, no. Po prostu widma przeszłości mi przeszkadzają, słuchaj. O, to było dobre. Się rozwinąć. To było dobre. No, to jest bardzo dobre teraz. Nie. I my... No nie! Poleciałem na lewą stronę od mety. Niedobrze. Nie wiem, po co to jadę. Chyba tylko po to, żeby się przekonać. No tak. W którym momencie trzeba uderzyć. Nie, no widma przeszłości po prostu nie pozwalają mi się rozwinąć, wiesz? Mhm. Ja coś tam poprawiłem. Chyba nawet złoty, że zdobył nawet. Weź! Wiesz co, jak się tutaj ogarnie, jak to te końcóweczki robić, to tak powiem ci, nie jest to trudna mapa. Znaczy się dużo dyrta i jeszcze się motam, ale... No ten dyrt to wiadomo, no to jest nasza zmora od zawsze. Dobra, jest! Srebrny medal. W końcu coś tam... O, już nawet jestem bezpośrednio za tobą. No. Już ci marchewę skrobią. O, to taką długą marchewę. Kurde, bo teraz mnie na tym pierwszym wyrzucie nie chce obrócić odpowiednio, w sensie cały czas mnie... Tak, też mam samym początkiem w tym momencie problem, nie? Za bardzo zwalnia mi samochód, bo mi spada bokiem, kurde, kombinuję jak koń pod górę, zamiast wziąć po prostu i siu, pojechać, o tak, brum brum. No, a to ja myślałem, że wiesz, że to trzeba tak brum brum siu i... No ale ja wiem, ale ja mu nie mogę tego wytłumaczyć, wyobraź sobie temu mojemu samochodu. Skurczybyk cały czas wie lepiej ode mnie. Może masz elektryczny, nie brum brum, tylko trzeba... No! Tylko bzy bzy! Bang! No. Widzisz? Ja mu wytłumaczyłeś. W końcu. Wytłumaczyłem skurczybykowi. No, wiesz co, bo on... Elektrycznego masz i jemu trzeba bzy bzy, a nie brum brum. Nie. Właśnie on jest, wiesz, on używa mowy brum brum i po prostu teraz jak mu powiedziałem... Ewentualnie może masz w dieslu i kle 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 kle. Teraz to się obraził. Zwyzywałeś mu matkę. Że multiple? nie, teraz to żeś dopiero pojechał. Nie przejmuj się nim samochodziku, on nie wie co czyni, głupoty gada. I za szeroko, i za szeroko, i za się... Dlaczego? Dlaczego? Kurde, ja teraz znowu nie mogę trafić w tą końcóweczkę, wiesz, i za wcześnie uderzam. Mhm. Okej. Okay. A to się leczy, jak się za wcześnie... A czym to się leczy? Nie wiem, czym to się leczy. Chrzanem. Ja ostatnio słyszałem... cygańska Viagra, wiesz co to jest? Nie. Wbijasz sobie gwoździa, a no czoła przyczepiasz magnes na obręcz. No tak. Spodobało mi się, jak to przeczytałem, tak. Ciekawa wersja, ciekawa. To najpierw to by się przydał ten taki, wiesz, elektromagnes, żeby sobie mógł siłę regulować. Nie? Tak, dokładnie, no. No to ale to już zdecydowanie nie byłoby tanie. No w sumie tak, no. Mieć ucha za drogę, to lepiej na złom sprzedać. Poza tym to już musiało być sterowane jakimiś, wiesz, układami scalonymi, to za dużo problemu. Nie, zwykły akumulator na plecy, klemy. No ale wtedy nie byłoby regulowane. Trochę byś, no to kilka akumulatorów, wiesz, zależnie ile akumulatorów podepniesz, to taka moc, no. No bo po prostu trzeba wiedzieć, znać swoje narządy i wiedzieć jakiego używać, jakiej mocy po prostu. Tak. Na stałe jedno i tyle. O! Co ewentualnie długością gwoździa regulować. O Jezus. Nie. Pójść krok dalej, zamiast gwoździa to coś śrubę dać, którym będziesz mógł wkręcać i wykręcać. To jest straszne, co ty mówisz w ogóle. O matko. Ty to byś regulował. Nie, już tego nie poprawię. Ale znowu dla mnie. Punkt dla mnie, więc... Bo ci powiedziałem, jak to się robi.
Nie pierwszy raz. Jak to nie podpowiadaj, teraz mi nie podpowiadaj, dobra? Nie będę mówił, że ty się brumdlą robi. Dobra. Ja sobie sam z nim pogadam już teraz, nie musisz. No bo już wiesz jak, to tak, już się powiedziałem, jak masz robić, że z nim gadać brum i... Huch, ciepło! No o. I też zaczyna dogrzewać. Ja też dam łapkę w górę, całkiem w porze plansza. No ja nie dam. To daj łapkę w dół. Nie. Nic nie dasz. Taki będziesz? W ogóle taki będę. To jest właśnie przedstawiciel, który nie głosuje. O, a to ja pamiętam! Tutaj ja mam jakiś czas. You don't have a local record. Current local... No, ale przecież na 100% to jechaliśmy. Tak, to jechaliśmy. To się jakoś dziwnie jechało. Tak. A nie, mam osobisty rekord, jedzie ze mną. I właśnie go wyprzedzam. Wyprzedzasz go? A to nie, to mój jest jakiś zbugowany osobisty rekord, bo on mnie wyprzedza. Nie na tą stronę co prawda pojechałem, ale chyba to się tutaj dalej jechało. To trzeba chyba najwyżej wylądować, z tego co pamiętam, na początku, bo inaczej potem nie przeskoczysz. Nie! Tak, też pamiętam, że to jakaś końcówka po stronie była. Tak, w sensie palma po drodze, ale dojechałem, w sensie na pierwszy, no bo jako pierwszy to dojechałem. Nie mam pojęcia, jak to tak wolno mogłem jechać wtedy, bo teraz pojechałem to dużo szybciej, w sensie... I bez specjalnego starania się nawet. Ja tu mam chyba złoty medal. To ja pewnie też. Nie, ja mam tu srebrny. Albo dopiero mogę dojechać na złoty medal, nie wiem, bo mi się pokazuje złoty medal na początku, nie? Ja mam srebrny właśnie na początku, czyli ty to lepiej dojechałeś ostatnio. Ej. Uderzyłem. Wziąłem i uderzyłem. Tu i? Kaczuszka. A i za szeroko. Znaczy, nie wiem czy ja tego w złą stronę ostatnio po prostu nie wziąłem. O, zapomniałem, że tu jest turbo przyspieszenie na sam koniec. Tak, i można w palmę tam przypalmić. No, nie wiem, że się ja za bardzo w lewo po prostu poleciałem i... Można przesadzić palmę tam. Dobra, dojechałem, 47 sekund, Ej, tak jestem ostatni! No bo to... Mówię, to nie jest wcale trudna plansza jakoś specjalnie skomplikowana, to ona nie jest. Mhm. Jest kilka technicznych, trudniejszych zakrętów po prostu i tyle, nie? No... Już mieć takie timingi, wiesz. Jeszcze te pod górę jak się wyjeżdża i ten napis swobodna jazda jest tak potrzebny jak kurwie majtki, no, naprawdę. Jak co? Jak kurwie co? Jak kurwie majtki. O Jezus, nie, dlaczego? No jeszcze nie słyszałem tego stwierdzenia. Aha. No i powiem ci tak, te spadające FPS-y w naj... powiedzmy sobie szczerze, najbardziej potrzebnych momentach, no nie pomaga, ale tak zdecydowanie to nie jest to, co pomaga. No, ja niechcący poprawiłem swój lokal od 11 sekund. Czemu mi tam... O 11 sekund? Tak. To nice. Także ja tu metę musiałem mieć strasznie zrypaną, widzę. A ja nie rozumiem, co tu się dzieje, bo mi zaczął zwalniać bardzo gwałtownie. O, teraz nie. Ale teraz wylądowałem na tej. Nie wiem, co tu robię źle. No i znowu. Ja ci zwalniam. No zwalnia mnie po pierwszym zeskoku. Jakbym lądował na czymś, co jest potwornie... Aha. No nie wiem dlaczego. No właśnie, ja też nie wiem. Tutaj kurde za mocno chcę, a na pierwszy czas jadę cały czas. Bo chyba dobrze robię ten pierwszy odcinek. Tylko najgorsze jest dla mnie wycelować w te zeskoki, w sensie... Znowu mi zwolniło! Co jest? Co ja tam robię źle? Nie wiem. Nie wiem, ale się skupiam. Tylko nie zjamuję żółtówki. Nie. Tutaj za mocno na prawo próbuję to zrobić. Nie wiem, ja jeszcze poprawiłem 4,5 sekundy. 4,5 jeszcze? Nice. No. Dobra. 31,5 sekundy, to już jest fajny czas. Oj. Nie jest na lokalcach jeszcze nadal, ale... Jestem w stanie tu zrobić taki... też bardzo dobry czas, tylko ciągle mi ciągle coś. To już był taki przejazd, powiedzmy, z którego jestem zadowolony tam w miarę, nie? Dobra.
czekaj. Dobra. A nie, zmieściłem, dobra. To będzie fajny czas teraz, jeżeli ja tego nie spiermandolę. Nie wiem jak tam na górze, czy tam kurde driftem to zrobić, czy to zrobić jakimś tym. Dobra, proszę bardzo, 3616. Mówiłem, że jeżeli ja to w końcu, bo wiem jak to przejechać, tylko nie mogłem w wielu miejscach trafić, nie? Więc to jest dla mnie do zrobienia nawet na pierwszy czas tutaj. A jak robiłeś górę? W prawo i praktycznie bez odpuszczania. Zmieściłeś to na pełnej? Nie, teraz jak miałem dużo większą prędkość, to musiałem zrobić lekkiego driftika. Aha, driftika. No bo ja tam się po prostu odbijałem u samej góry, wallbanga robiłem, bo tam jedziesz tak bez mocy. No to wallbang chyba jest za dużo na ten fragment, wiesz? Może. Ja tu jestem w stanie, kurde, coś czuję zrobić nawet medal autora. Czasami mnie po prostu totalnie zatrzymuje po tym pierwszym zeskoku i nie wiem, co to jest. Nie wiem. Czy ja o coś wyhaczam? Zauważam, że też mnie czasami tak gdzieś dziwnie podbija. W sensie, jak dziwnie wyląduje, tak jak wyląduje, to takie szybkie bąsiki robi na przednich kołach, nie? Szybkie bąsiki? No. No, takie... Zacznie coś tam dziwnego jest. Dobra. Samochód świry jakby po wertepach jechał, nie? Myślałem, że powiesz, że po wertezach. No i wjeżdżając pod górę... Jak mi tak robi, to mnie też zwalnia, no. Wjeżdżając pod górę tutaj, mam potworny spadek FPS-ów, a tam trzeba się bardzo skupić, żeby idealnie się wdriftować. Tak, szczególnie jeszcze, że napis swobodna jazda tak poprawia widoczność. No. O, teraz będzie fajnie, teraz będzie fajnie, teraz będzie fajnie, teraz będzie fajnie, teraz będzie fajnie. Aj, przytarłem. A miałbym sporą poprawkę jeszcze, być może w ostatecznym rozrachunku nawet z pół sekundy. Aha. I tu też faktycznie podbija te przednie koła. Jak no, takie ding 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 robi. Takie dziwne. Ding ding dong. No, ding, i to spowalnia strasznie. Ding. Robi takie tibi tibi topę. Tibi tibi top? No. Kurde, dawno w tibie nie grałem. Znaczy się tibi tibi topa akurat jest pomiędzy nami, także... No, to będzie poprawka, ale nie jakaś wybitna. Bo widzę po prostu, że... Aj, pośliznąłem się. No i już nie ma poprawki. Jeszcze w drzewko zapierdzieliłem. 456 tysięcy gorzej. Widziałem jak walnąłeś się drzewką, bo jechałem tuż za tobą. No ja poprawiłem troszeczkę jeszcze, ale to jest już za mało. I teraz już w sumie tak nie wiem do końca, gdzie mogę poprawić. Jeszcze. Tu są mikro rzeczy w zasadzie, które się zmieniają. Mhm. Ja widzę to pół sekundy, który mi brakuje do tego, żeby zajmować w tym momencie pierwsze miejsce. Natomiast bardzo dużo ten wjazd pod górkę ma znaczenie. Mhm, no i chyba ogromne. tam właśnie najwięcej tracę, mi się wydaje. Bo nie wiem, czy go driftnąć, czy go wallbangnąć. Trzeba go driftnąć, ale to jest taki króciutki driftik po prostu, nie? Żeby cię ustawiło, wiesz, odpowiednio do trasy dalszej. Chyba, żeby go wziąć ewentualnie mocno szeroko i spróbować go na pełnej, ale to może być ciężkie. No i bonsuje mi to auto teraz. Pięknie, dobra, teraz mam czas. Nie spierdolić całej reszty. I jestem w domu. To gdzie nagrywasz w tym momencie? I bang! O pół sekundy poprawka jeszcze, 30-171. No, czyli przed chwilą byłbym na pierwszym miejscu, to co mówiłem. Mhm. Teraz ja mam problem z tym hamowaniem, co ty wcześniej miałeś, nie? Tak? No to ja miałem to regularnie po prostu wręcz, nie? I tam na szczycie tej górki po prostu robisz bardzo krótkiego slajdzika, ale takiego super krótkiego. Mhm. I mieścisz się już potem na full speedzie ze wszystkim. Mhm. Ach, przytarłem. Ja tu jeszcze 100 tysięcznych to tak tym, co tylko jadę, nie? To jestem w stanie zrobić. Tą techniką, że żadnych tam poprawek. Tylko po prostu zmieścić wszystko, co... No bo myślę, że to się powinno dać na full speedzie, chyba na te góry nawet tam. Teraz spanikowałem i za wcześnie zdecydowanie. No znowu, tak, no wpada w normalnie jakąś simę te przednie kółka. Dyg. Nie wiem, o co im chodzi. No totalnie, tam jest, nie wiem, jakaś tarka na podłodze.
strasznie, nie? Takie dziwne bouncy robi dzikie. No, dzikie stunty. No nic, ja już chyba tego nie poprawię tutaj, natomiast jestem bardzo zadowolony ze swojego czasu, bo jednak jedziemy to dopiero drugi raz i jednakowoż bardzo dobrze mi poszło. Chociaż... Aj, przywaliłem. Myślałem, że na tym krótkim drifciku dodam radę zrobić, ale nie. Ej, nie ma tych map tu dużo, tak z ciekawości zajrzałem. A ile jest? 500. 500? No! No to mało też nie jest, nie? No. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Na razie, bajo!